skrzyżowania w Olsztynie o 23.49. Na daną chwilę nie jest znana przyczyna tego pożaru. Na miejscu działa do tej pory zadysponowano 26 dostępnych straży pożarnych. Są to jednostki z Olsztyna, z gmin sąsiadujących, ale także jednostki spoza powiatu. Na daną chwilę to co wiemy, że jest to obiekt, w którym mogą znajdować się różne rzeczy. Między innymi w tym obiekcie znajdował się sklep z antykami, jakieś magazyny płyt biurowych, magazyny butelek PET. Także na daną chwilę to co wiemy na temat tego budynku to jest to. No i cały czas trwają działania. Patrząc na to pod względem wielkości, wszystko wskazuje na to, że to będzie pożar duży. Pod względem ilości zadysponowanych sił i środków jest to pożar duży. Na daną chwilę ciężko mówić o stratach, to tak naprawdę wszystko trwa. Na pewno będzie powołana ekipa biegłych, także o stratach jeszcze za wcześnie.